Dla turystów gmina Przemęt jest prawdziwą perełką. Tu trzeba po prostu się wybrać, nie tylko ze względu na jeziora, plaże i lasy, ale tak, żeby poznać historię tej ziemi. Dzieje Przemętu nierozerwalnie związane są z zakonem Cystersów. Do dziś pamięta się o tym, czego przykładem jest coroczny średniowieczny jarmark organizowany dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego. Na jeden dzień mieszkańcy i turyści przenoszą się w historii 800 lat, do średniowiecza, by bawić się i świętować tradycje przodków. Nie inaczej było w tym roku. Cystersi otrzymali prawo powołania opactwa w Przemęcie w 1210 roku od księcia kaliskiego Władysława Odonica. W 1408 roku miasto Przemęt zostało sprzedane Cystersom, a 10 lat później właśnie tutaj przenieśli swoją główną siedzibę z Wielenia. Istnieją zapiski dokumentujące wizytę w Przemęcie króla Zygmunta III. Cystersi to zakon, który powstał w XI wieku we Francji. Cechował się prostotą i ascezą. Mnisi mieli naśladować Chrystusa i być samowystarczalni. Często zakładali swe opactwa na terenach bagiennych. Przemęt był więc idealną lokalizacją. W organizację jarmarku cysterskiego, tej dużej i ciekawej imprezy, włączają się wszyscy, od mieszkańców po władze Przemętu. Dzieci z przedszkoli i szkół przygotowują program artystyczny, bo w gminie Przemęt już od najmłodszych lat dba się o to, by dziedzictwo przeszłości przekazywane było z pokolenia na pokolenie. Nieoceniona jest rola kół gospodyń wiejskich gminy Przemęt, które przygotowują smakowite dania zarówno współczesne, jak i staropolskie. Kupując je, płaci się specjalną, okazjonalną przemęcką walutą. Dania i napitki są naprawdę przednie. Warto zapamiętać tę imprezę i zaplanować na wrzesień przyszłego roku przyjazd do Przemętu na kolejny średniowieczny jarmark cysterski.